Halo, halo, witam Was serdecznie, kochani, w 9 z kolei odcinku naszej serii Kłamstwa, w które wierzymy. Dzisiaj mocny temat pod tytułem Bóg nie wystarczy. Może się to wydawać dziwnym stwierdzeniem, jak to Bóg nie wystarczy, przecież Bóg jest wszystkim. Bóg stworzył ten świat i On nas zaopatruje. Jak masz Boga, to masz wszystko. Owszem, tak powinno być, taki powinien być ideał naszego życia, kiedy my rozumiemy, kim jest Bóg i zdajemy sobie sprawę, jak bardzo On nas zaspokaja i tylko On. Ale jednak Bóg dał przykazanie, pierwsze z przykazań, z 10 jest, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, czy też obok mnie. Nie będzie innych bogów w twoim życiu. I wiecie, w XXI wieku możemy powiedzieć, jacy bogowie, jesteśmy w kulturze tutaj wychowani, że jest tylko jeden Bóg, to jest takie oczywiste dla nas. Kiedyś nie było tak oczywiste, było dużo bogów, różnych bogów, co chwilę jakieś drzewo, jezioro, tam wszędzie byli bogowie. Były posążki, ale właśnie bogowie też byli ukryci w przyrodzie, więc to nie było tak zawsze, że sobie ludzie robili tych bogów, ale upatrywali tych bogów w różnych miejscach. I czy takie przykazanie, wiecie, w tych czasach w ogóle jest sensowne? Przecież to jest dla nas oczywiste, że jest jeden Bóg. Nawet ci, którzy nie wierzą w Boga, to nie wierzą w jednego Boga, tak? A nie wierzą w wielu bogów. Więc nawet ateiści jak gdyby przyznają, że jest jeden Bóg, w którego nie wierzą. No właśnie, ale jednak Bóg podkreśla to i podkreśla to w bardzo wielu miejscach w Bożym Słowie, w Biblii, że jest Bogiem zazdrosnym, że cała chwała ma być Jemu oddawana, nikomu innemu, że tylko Jemu się należy pierwsze miejsce w naszych sercach, że my mamy Go kochać całym sercem, całym umysłem, że też czytamy, że jeżeli ktoś kocha bardziej ojca i matkę niż swoje dzieci, tak, bardziej niż mnie, mówi Jezus, to nie jest mnie godny. Czyli Bóg domaga się całkowitej naszej uwagi, skupienia tylko na Nim, na jednym Bogu i na niczym innym. I podkreśla to bardzo często, mówi o tym, że to jest przykazanie, że to tak macie robić. Dlaczego to robi? Nie dlatego, że jest egoistą, nie wiem, narcyzem, który domaga się uwagi, bo jest niedowartościowany i wtedy się dobrze czuje, kiedy wszyscy na niego patrzą. Tylko rozumie, Bóg to rozumie i próbuje nam to przekazać, że wtedy, kiedy my mamy z Nim taką absolutną więź i nie rozpraszamy tej energii na nikogo i na nic po bokach, to wtedy nasze życie zaczyna być uregulowane, być uzdrowione, priorytety są wtedy właściwie ustawione i wszystko się zaczyna układać. I w XXI wieku mamy różne rzeczy, które odciągają naszą uwagę. Owszem, nie można ich nazwać bogami, niemniej rzeczy, które kochamy, rzeczy, którym poświęcamy dużo czasu, osoby, również ludzie, którzy są dla nas tak ważni, że przekładamy ich obecność nad Bożą obecność, ich radę nad to, co mówi Bóg, ich opinię, ich obecność, tak? Jest to dla nas ważniejsze niż to, co mówi Bóg, niż to, kim jest Bóg, ten jedyny. To są wtedy bogowie, tak? To się nazywa wtedy bałwochwalstwem. Tak więc bałwochwalstwo w tych czasach może nie wygląda tak, że ktoś sobie rzeźbi jakąś figurę i tam klęka, chociaż niestety nadal się to spotyka, nawet w naszym kraju, znaczy może nawet szczególnie w naszym kraju. To nie jest jeszcze żaden taki rzadki widok. Ale rzeczy, które zajmują w naszym sercu miejsce, gdzie powinien być Bóg. Tam powinien być Bóg, a są inne rzeczy albo inne osoby. I Bóg mówi, nie podoba mi się to. Jestem Bogiem zazdrosnym, ja tam chcę być w twoim sercu, a nie inne rzeczy. To, co robisz, jest bałwochwalstwem. To co z tego, że przychodzisz do mnie w niedzielę do kościoła, kiedy w twoim sercu są ważniejsze rzeczy? I nie chodzi tylko, że podczas nabożeństwa ty myślisz o innych rzeczach, ale że w twoim życiu są ważniejsze rzeczy niż ja. I bardzo fajną definicję przeczytałam.
w pewnym miejscu, który jakby wyjaśnia sens tego przykazania. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Główny wtedy sens tego przykazania tkwi w tym, iż domaga się ono prawdziwej wiary i ufności serca, która odnosi się do prawdziwego jedynego Boga i na nim jedynie polega. Znaczy to tyle co, bacz, abym jedynie ja był twoim Bogiem i nie szukaj żadnego innego. Dobra, które ci nie dostaje, czy którego ci brakuje, oczekuj ode mnie i szukaj u mnie. A gdy przychodzą na ciebie nieszczęścia i niedola, to przychodź do mnie i trzymaj się mnie. Ja zaspokoję twoją potrzebę i wyzwolę cię z wszelkiej niedoli. Nie oddawaj tylko swojego serca nikomu innemu i nie polegaj na nikim innym. Bardzo mi się podoba ten opis, że Bóg musi być tą osobą niezastąpioną. I wiecie, w naszym kraju my wiemy o tym, że w imię tego, że jesteśmy chrześcijanami, niektórzy ludzie modlą się nie do Boga bezpośrednio, tylko do różnych świętych. Modlą się do różnych osób, prosząc ich o radę, prosząc ich o pomoc. I myślę sobie, dlaczego? Dlaczego nie bezpośrednio do Boga? Dlaczego tak się dzieje? Ktoś powie, bo taka tradycja, bo przecież te osoby też są w niebie, one są tam blisko Boga. Zresztą nie chcę wnikać teologicznie, że tak nie jest. Ale to oznacza, że Bóg jest niewystarczający. To oznacza, że przyjście do Boga bezpośrednio jest czymś niewystarczającym, że to nie zadziała. Że jeżeli ja do Boga bezpośrednio coś powiem, to nie zadziała. Dlatego ja muszę szukać jakichś innych, wiecie, pomocy innych ludzi, czy innych, bo to nie muszą być ludzie, tak? To mogą być jakieś ceremonie, to mogą być jakieś rytuały, to mogą być, nie wiem, jakieś dokumenty, pakty, wiecie, no różne rzeczy ludzie używają, żeby coś uzyskać u tego Boga. To oznacza, że my nie ufamy, że Bóg wystarcza, że nasze pragnienia serca nie kierują się do Niego, tylko łatwiej nam jest sięgnąć po coś innego. I to oczywiście łączy się z takim błędnym obrazem Boga. Jeżeli my Boga nie znamy i On jest dla nas surowym sędzią, no to my się Go boimy. To wiecie, jesteśmy grzeszni. Lepiej do Boga się nie zbliżać, bo możemy zginąć. To lepiej pójść do człowieka, kogoś takiego, kto nas lepiej zrozumie i on wtedy załatwi tą sprawę zamiast nas. I to jest totalnie niebiblijne podejście. Co więcej, Bóg przestrzega przed takim podejściem. Bóg mówi, że jest Bogiem zazdrosnym i to nie jest tak, że On teraz powie, okej, to ja mam tutaj swoich pomocników, do mnie się nie zwracajcie, zwracajcie się do moich pomocników. On nigdzie tak nie powiedział. On cały czas kierował uwagę na siebie. Dlatego, że Bóg próbuje nam przekazać w tym wszystkim, że to jest niebezpieczne. Że to jest niebezpieczne, kiedy zaczynamy upatrywać swoją nadzieję albo przypisywać dobro nie Jemu, tylko jakimś ludziom, jakimś świętym, jakimś ceremoniom, jakimś rzeczom, które robią ludzie, które pochodzą od ludzi. Nawet jeżeli to są ludzie, wiecie, natchnieni Duchem Świętym i tak dalej. Nawet aniołowie nie pozwalali klękać przed sobą. Czytamy o tym w Biblii. Aniołowie, którzy są wyżej niż ludzie w tej duchowej hierarchii i którzy bezpośrednio oglądają twarz Boga. Oni nie pozwalali oddawać sobie czci. Nie pozwalali, żeby z nimi coś załatwiać, wiecie, żeby oni tu byli jakimiś pośrednikami. Oni owszem od Boga słyszeli, przynosili ludziom jakieś nowiny, oni coś ludziom dawali, ale nie tak, że oni zamiast Boga teraz będą coś, prawda? Oni nie byli pośrednikami. Jeden jest pośrednik, Jezus Chrystus. Tak więc szukanie pomocy bezpośrednio u Boga, spodziewania się czegoś tylko od Boga, tylko Jemu przypisywania dobra, które doświadczamy w swoim życiu. To jest uznawanie Boga jako najważniejszego. I im lepiej Go poznajemy, tym wiemy, że łatwiej jest do Niego, że to jest to, co Jemu się podoba i to jest tak, jak to powinno być, że nasze serce jest skupione tylko na Nim, a nie jest rozproszone na jakichś różnych religijnych pomocach.
wiecie, takich ściągach, jakbym powiedziała. Takie ściągi są różne, religijne, które nam pomagają przetrwać i zdawać egzaminy. Uzyskać coś u Boga, coś, żeby lepiej w życiu było. Wiecie, to jest duży temat. To jest taki temat, który dotyka praktyk, które w naszym narodzie są tak zakorzenione, że trudno je wyrwać, bo wydaje się, że wyrwiesz razem z sercem. Ale to dlatego, że w centrum tego życia religijnego u nas w kraju nie było nigdy Boże Słowo. I nasze chrześcijaństwo nie wyrosło na Bożym Słowie. Nie wyrosło przez studiowanie tych słów, karmienie się tymi słowami. I obraz Boga również nie został ukształtowany przez to, że żeśmy tym słowem się odżywiali. Dopiero od niedawna czytamy Biblię. Dopiero w Polsce od niedawna. Owszem, no ona była już dłużej, ale żeby w powszechnym użytku była. Takim, żeby każdy chrześcijanin czytał, żeby każdy chrześcijanin się uczył i wzrastał na tym. I budował swoje przekonania odnośnie Boga i świata i komunikacji z Bogiem na bazie tego, co mówi Bóg, a nie na bazie tego, co nas uczono, żeśmy gdzieś tam usłyszeli w kulturze, zobaczyli, nauczyli się od kogoś. To niestety jeszcze potrwa prawdopodobnie jedno, dwa pokolenia, zanim to się zmieni, tak? Zanim ludzie będą chcieli czerpać ze źródła, a nie od kogoś, bo usłyszeli tam, wiecie, dziesiąte źródło przekazało, znamy tą zabawę, głuchy telefon, co się dzieje, jak bardzo wypaczana jest prawda, jeżeli jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale nie ma tej weryfikacji z żywym Bogiem, który mówi do nas tutaj teraz. Tak więc Bóg żąda naszej całkowitej uwagi i Bóg nam wystarcza. Nie potrzebujemy ani innych ludzi, ani jakichś innych ceremonii, świąt, nie wiem. Oczywiście mogą takie rzeczy być, ale my nie możemy na nich polegać. My nie możemy jakby uzależniać swojego życia duchowego od nich. My nie możemy czerpać dobra i czuć, że ktoś nam pomógł, kiedy to pomaga nam Bóg, bo wtedy odbieramy mu chwałę. I ja wiem, że ten film może jest pewnym wyzwaniem dla niektórych osób. Dla niektórych jest oczywisty, dla tych, którzy właśnie nawrócili się i na Bożym Słowie budują swoje życie. Myślę, że to jest też wyzwaniem dla tych, którzy wcale nie modlimy się do świętych ani do innych ludzi, nie korzystamy z tego całego systemu jakiegoś pomocowego, że tak powiem, religijnego, tylko bezpośrednio do Boga przychodzimy, że cały czas jest pewna walka w nas, toczy się. Diabeł próbuje nam podsuwać różne pomysły, żeby uwaga naszego serca była skierowana gdzieś indziej, nie bezpośrednio do Boga, tylko gdzieś tam obok Boga. Nawet, wiecie, teologia może stać się Bogiem. Nawet czytanie słowa może stać się Bogiem. Wiecie, na takiej zasadzie staje się ważniejsze niż sam Bóg. Czytanie słowa ma nas prowadzić do Ojca, ma nas prowadzić do Chrystusa. Kiedy studiujemy pewne tematy, one mają nas zapoznawać, mamy mieć spotkanie z Bogiem żywym, bo żywy Bóg, On jest tutaj najważniejszy, On musi być w centrum. Jeżeli to nas nie prowadzi do tego, jeżeli On nie jest najważniejszy, to niestety wszystko się rozjeżdża i zaczyna być to jakiś taki bigos, że tak powiem, religijny, w którym pływamy, w którym nie rozumiemy wielu rzeczy. Nie podobamy się wcale Bogu, bo łamiemy to pierwsze przykazanie. Tak więc kończąc dzisiejsze spotkanie, myślę sobie, że po prostu to jest sprawa serca, by to serce cały czas przynosić przed Boży tron i mówić: Boże, pokaż mi, która część mojego serca nie jest Tobie całkowicie oddana. Chcę, żeby ono było całe Twoje, żeby cała chwała się Tobie należała, żeby cała moja uwaga spoczywała na Tobie. Ty mi wystarczasz. Ty i tylko Ty. Jeżeli nie byłoby żadnego innego pomocnika na tym świecie, to ja nie muszę go mieć, bo mam Ciebie. Twój Duch, który jest we mnie, wystarcza mi. Cenię Ciebie najbardziej na świecie i nie chcę rozpraszać Ciebie na inne źródła, które może są i mądre, ale które zajmują miejsce niepotrzebnie. I dlatego wybieram Ciebie. Kochani, kończę już na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.
Dzisiaj chyba miałam bardzo przejętą minę. Dużo min robiłam takich surowych, bo temat jest dosyć taki mocny, wiecie. To jest mocny temat, który musimy badać, badać swoje serca również. Są tak podatne na różne wpływy, na różne takie, wiecie, dodatki. Tak więc czekam na wasze komentarze, na to, na wasze opinie, na w jaki sposób wy myślicie o tym temacie. I widzimy się już za tydzień. Trzymajcie się.